Tak więc pamiętajcie, moi mili, no replacement for displacement. Nie ma szans. Nic nie zastąpi litrów pojemności i wielkości silnika w aucie. Brzmienia nie uzyska się nigdy z czterech cylinderków. Żeby nie wiem jaki wydech dołożyć, to nigdy nie będzie to, co mocarne V8 czy V10. Po prostu prawdziwe silniki. Muszę skomentować dzisiejsze przyspieszenie, dzisiejsze wyniki, dlatego że bardzo często piszecie mi komentarze, że moja Honda Civic cię objedzie, czy mój Lanos w gazie. No to może skomentuję tylko to, co jest rzeczywiście zgodne z rzeczywistością. Ja wiem, że są dzisiaj czterocylindrowe, dwulitrowe doładowane silniki w hot hatchach z napędem na cztery koła, dodajmy, z bardzo szybkimi automatami, które w przedziale 0-100 mogą naprawdę tutaj namieszać. Mogą nawet być szybsze niż te moje osiągnięte czasy, ale im dalej w las, tym więcej drzew. Mam na myśli prędkość. W czasie 0-160, taki, który osiągam, czy nawet w czasie, czy tym bardziej w czasie 0-200, im silnik ma mniejszą pojemność, mniej cylindrów, jest mniejszą konstrukcją, tym będzie miał trudniej. Ten silnik do 200 ciągnie po prostu jak na jednym oddechu. Powyżej 200 też świetnie sobie radzi, więc im szybciej, tym będzie gorzej. A idę o zakład, że większość z tych hot hatchy uturbionych nie będzie miała szans z tym samochodem 0-200. Także to gwoli wyjaśnienia odnośnie tych wszystkich małych silniczków z napędem na cztery koła. Małych, no dwulitrowych po prostu, które mogą zagrozić Mustangowi. No w 0-100 wiadomo, to jest kompletnie inna klasa aut. To jest tylny napęd, skrzynia manualna, ciężki samochód z dużym bardzo silnikiem ciężkim. Porównujecie go często z hot hatchami, które są lekkie względem Mustanga, dużo lżejsze, mają napęd na cztery koła, bardzo szybkie automaty, kompletnie inna klasa aut, kompletnie. Taki aut się nie zestawia w zawodach, na przykład na zawodach w jednej klasie. Także to tyle, jeśli chodzi o wyjaśnienie, a mam nadzieję, że Wam się podoba filmik i wszystkim patronom i darczyńcom, którzy przez PayPal mnie wspierają. Bez Was byłoby mi dużo, dużo ciężej i możecie być pewni, że z tych Waszych pieniędzy będzie tylko coś dobrego. Nie przepiję tego, a nie pójdę na dziewczyny. Trzymajcie się.